Dobry wieczór Państwu, kolejna środa i kolejny odcinek przy kawie o Rakowie. Tym razem troszeczkę inny, bo i gościa Wam nie przedstawiliśmy wcześniej, nie zapowiedzieliśmy go, ale już teraz możemy się pochwalić. Marcin Cebula, nasz nowy piłkarz RKS-u Raków, podpisane wszystkie dokumenty. Marcinie, to mnie przyszło powitać Ciebie w Rakowie, także witam Cię serdecznie i gratuluję Ci tego podpisu. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie. Co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj do Rakowa i możemy porozmawiać. Tak, szanowni Państwo, przepraszamy za tą chwilę opóźnienia. Mieliśmy trochę małych przygód, ale o tym może opowiemy w trakcie naszego programu. Ja tylko przypomnę kibicom, 45 minut mamy, to się nie zmienia. Program skończy się troszeczkę później, także zarezerwujcie sobie tą chwilę dla nas. Zadajecie pytania na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze. Tam też możecie oglądać naszą rozmowę z Marcinem. No i Marcin, zaczynamy. 150 występów w Ekstraklasie to już jest trochę, szczególnie patrząc na Twój wiek, no bo mimo wszystko jesteś dalej młodym zawodnikiem, 24 lata na karku. Pamiętasz te wszystkie występy? Znaczy no, ciężko mi wspamiętać te wszystkie występy, ale na pewno pamiętam ten pierwszy występ, który rozegrałem w Koronie. Był to mecz z Polonią Warszawa i co? I fajnie, że to się tak wszystko potoczyło, że rozegrałem ich aż, wydaje mi się, że 150 i co? Liczę na więcej i zaraz już w Rakowie. No właśnie, powiedz mi, ten pierwszy mecz to jest taki mecz dla każdego piłkarza wyjątkowy, bo to mówimy o sezonie 2012-2013, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak. Twój debiut w tym sezonie, zagrałeś chyba dwa spotkania. Przeciwnik czarne koszule i ten drugi, pamiętasz? Czy? Oj, nie pamiętam. Czyli jednak ten pierwszy mecz to jest taki najważniejszy mecz w życiu każdego piłkarza. Znaczy no tak, ten pierwszy mecz wiadomo, że był taki, no, stresik był gdzieś tam w tygodniu się dowiedziałem, że mogę w tym meczu zagrać i tak się stało. Także stresik był, gdyż za trenera Łuzińskiego akurat to się wszystko wydarzyło. Po meczu nawet trener się śmiał, że nogi mi się plątały, że tak powiem, także było śmiesznie, ale fajnie, że się udało i że to się tak dalej potoczyło. Marcin, dzisiaj jesteś w Rakowie Częstochowa. Tuż po podpisaniu tego kontraktu patrzę na zegarek, nie wiem, 20 minut temu, 25 minut temu może złożyłeś ten podpis. Cieszysz się, że trafiłeś do nas? Cieszysz się, że zostajesz w Ekstraklasie? No tak, jak najbardziej. Tak właśnie jak mówisz, że wszystko trwało szybko, ale może i to lepiej, że to tak wszystko trwa szybko. Jak najbardziej się cieszę, że trafiłem do Rakowa. Bardzo podobała mi się, można powiedzieć, od zawsze gra Rakowa i czuję, że to może być mój styl i mam nadzieję, że pomogę. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy tym stylu Rakowa-Częstochowa, to nasza drużyna gra specyficznie. Trener Marek Papszon wymyślił sobie taką fajną taktykę. Chcemy grać atrakcyjnie, ofensywnie, a ja przygotowując się do tego programu trochę prześwietliłem Twoją osobę. I na Transfermarkcie są zaznaczone wszystkie pozycje poza tymi czterema, no powiedzmy pięcioma w defensywie. Tak? Czyli że nie możesz grać na boku obrony, na środku obrony i na bramce. Znaczy no tak, akurat najlepiej się czuję w ofensywie. Ale wiadomo, że no, ja też jestem profesjonalnym piłkarzem, no i trzeba w tej defensywie pracować, także mam nadzieję, że trener mi w tym pomoże i się jeszcze rozwinę w tym aspekcie. No ale powiedz mi, jeżeli miałbyś, nie wiem, masz tak, gramy w Football Managera, tak. Nie? I Marcin Cebula jest w Ekstraklasie, kupujesz go do swojej drużyny, to na jakiej pozycji byś go wystawiał? Na jakiej pozycji ty chciałbyś grać? Znaczy, moją najbardziej ulubioną pozycją jest mi się wydaje, numer 10. Trener Dzino znalazł mi tą pozycję lewego pomocnika. Czułem się w niej dobrze, ale wydaje mi się, że ta pozycja jest jednak ta w środku. Ale to jest tak, jak wiesz, no, rozmawiałem już z kilkoma piłkarzami. No i dycha to jest bardzo odpowiedzialna pozycja, bo to trzeba mieć potocznie mówiąc oczy dookoła głowy. Gdzieś z boku wiele osób mówi, że się gra trochę łatwiej, no bo ogranicza cię któraś strona, tak? No, z lewej strony lewa, z prawej prawa. Nie boisz się podjąć takiego wyzwania, no bo z mojej perspektywy to jest wyzwanie, gra na środku pomocy. Czy nie, no tak jak mówię, no, lubię ten styl ofensywny i czuję się w nim dobrze, także wydaje mi się, że ta dziesiątka, środek pomocy jest dla mnie tą pozycją, w której chciałbym się widzieć. No ale to wiadomo, że to wszystko zależy od trenera, na jakiej pozycji mnie będzie widział i na jakiej ustawiał. Jak najbardziej, jest to ciężka pozycja, wydaje mi się, że dla każdego zawodnika, ale wydaje mi się, że jest się cały czas pod grą i
myślę, że to o to w tym chodzi. No tak, na pewno jest fajna pozycja. Powiem Ci, że mam tu podgląd na pytania naszych kibiców. Na razie wszyscy Cię witają w Rakowie, także my też Was pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Z tego miejsca, ale zanim oddam Wam głos, to ja mam jeszcze kilka pytań do Marcina, bo poza grą tam w Ekstraklasie, poza tymi meczami, które gdzieś tam budują Ciebie jako zawodnika, miałeś też przygody w reprezentacjach polskich. Tutaj mówimy o chyba kategoriach wiekowych U19 i U21. Tak, tak, tak. Ta piłka się czymś różni? Te mecze się czymś różnią, różniły dla Ciebie? Znaczy no, kurczę, no powiem jak najbardziej. No jednak biega się z orzełkiem na piersi, także fajnie, że miałem ten epizod w kadrze. No niestety to nie były te mecze eliminacyjne, tylko gdzieś tam te troszkę wcześniejsze. Ale fajnie, że miałem ten moment w kadrze. Wiadomo, że teraz jak najbardziej moim marzeniem jest zagrać w pierwszej reprezentacji i mam nadzieję, że to osiągnę. No, tak jak już wspomnieliśmy na początku, 24 lata to taki dobry wiek dla piłkarza, bo już można powiedzieć, że ma doświadczenie, szczególnie patrząc na te Twoje liczby, a z drugiej strony no, jeszcze bardzo no, dużo tych lat gry przed sobą, także rozumiem, że tutaj trochę uprzedziłeś moje pytanie i zapewne niektórych kibiców, to jest gdzieś jakiś taki cel, marzenie? Znaczy no tak, na pewno gra w reprezentacji jest moim największym marzeniem. Także mam nadzieję, że to będzie takie fajne miejsce, żeby się rozwinąć i ten cel osiągnę. Mhm. Mamy już pierwsze pytania od kibiców, czyli wróćmy troszeczkę do tego, jak wygląda gra Rakowa-Częstochowa. Takie pytanie złożone. Co sądzisz o stylu gry Rakowa? Jakbyś go ty scharakteryzował jako zawodnik? Znaczy, powiem szczerze, że jeszcze jak graliśmy w Kielcach, to trenerzy mi się wydaje, że mieli najgorszą możliwość wtedy do analiz. Naprawdę było bardzo dużo analiz i mega jest gra Rakowa, mega się różni od innych zespołów i to widać. Ale tak jak mówię, mi się podoba ta gra, ponieważ jest no, najważniejsze jest to, że Raków gra po prostu piłką i to jest to, co lubię. Ale no dla innych drużyn jest to na pewno mega ciężkie wyzwanie. To też chyba pokazał ten sezon, bo mimo wszystko Raków Częstochowa jako Beniaminek dość dobrze sobie poradził. Chociaż podobało mi się to, o czym rozmawialiśmy jadąc tutaj, że powiedziałeś, że gdzieś dobrze się tobie grało przeciwko Rakowowi. Z czego to mogło wynikać? Powiem szczerze, że kurczę, ciężko mi teraz powiedzieć, skąd się to wzięło, ale naprawdę w tych meczach akurat z Rakowem czułem się bardzo dobrze i nawet te mecze z Rakowem dobrze wyglądały jako cała drużyna, gdy graliśmy, także myślę, że dla Rakowa też to były ciężkie mecze z nami. Myślę, że na pewno to było gdzieś tam dobre przygotowanie taktyczne przez trenerów, bo to na pewno było dla nich mega ciężkie i myślę, że dlatego tak to wyglądało. Powiedzmy, bo śledziłem sobie Twoją karierę i nie chcę powiedzieć, że jest uboga, ale masz niewiele klubów w swoim CV. Masz Pogoń Staszów, to byłeś chyba dzieckiem, prawda? Rodzinny klub, tak. Tak? No i właśnie chciałem się zapytać o tą Pogoń, o niej troszeczkę porozmawiać. Mówisz rodzinny klub, pewnie troszeczkę mniejszy niż Korona czy Raków, tak, Częstochowa, ale już wtedy wiedziałeś, że chcesz być piłkarzem? Czy to była jeszcze zabawa dla Ciebie? Znaczy nie, no powiem szczerze, że od początku u mnie była piłka w głowie i tak naprawdę w rodzinie było tak samo. Tata grał w Pogoni Staszów, bracia tak samo, jeden brat jeszcze sobie tam gra w klasie A. Także to u mnie to było tak naprawdę rodzinne, także od początku wiedziałem, dołączyłem do Pogoni Staszów, niestety nie było mojego rocznika, także od razu grałem ze starszymi rówieśnikami od, jak dobrze pamiętam, chyba 3-4 lata byli ode mnie starsi. Okay. Także nie grałem zbyt dużo, ale tam trenerzy mnie wpuszczali na końcówkę meczu. Byłem najniższy, ale gdzieś tam sobie dawałem radę. Czyli od małego, od początku gdzieś miałeś musiałeś walczyć o to swoje miejsce w składzie, no bo to szczególnie w takim okresie młodzieńczym, czy nawet można powiedzieć dziecięcym, ta różnica wieku robi duże znaczenie. No tak, jak najbardziej. No niestety właśnie tak jak mówię, no wtedy nie było mojego rocznika a gdzieś tam się powiedzmy, że mogę powiedzieć, że no wyróżniałem się spośród mojego wieku, także co, no ale myślę, wydaje, że też mogło mi to pomóc w jakimś tam sensie, że mogłem pograć z tymi starszymi kolegami i może przez to też gdzieś tam zrobiłem ten krok do przodu. No dobra, powiedz mi, bo tu już trochę tak z życia prywatnego nam powiedziałeś, tata grał w piłkę, tata tak. Piłkarz, bracia piłkarze, to jak wygląda właśnie ta twoja rodzina, ilu masz braci, masz może jeszcze jakąś siostrę?
Nie, mam dwóch braci starszych, jeden ma 30 lat, 31, a drugi 29, także serdecznie ich pozdrawiam oczywiście. I nie mam siostry, mam tylko dwóch braci. A powiedz mi, jak spotykaliście się, czy dalej się spotykacie z rodziną, to gdzieś są jakieś, toczycie jakieś pojedynki piłkarskie? Nie, raczej... Nie gracie już ze sobą? Znaczy no, tak naprawdę teraz też ciężko, jak wiadomo, jak tam przyjadę do swojego rodzinnego miasta, to gdzieś tam wiadomo, że tutaj pójdziemy do restauracji, czy posiedzimy w domu, pogadamy, także raczej na piłkę się już nie umawiamy. A jakbyś miał wrócić jeszcze do początków twojej przygody z piłką, to wtedy też było widać, że to ty z tych braci jesteś najlepszy? Ja wiem, że ciężko się tak może mówi o sobie, może twoi bracia nas oglądają i może będziesz musiał, wiesz, trochę ich poprzepraszać po tym programie, ale... Znaczy, ale jak to wyglądało? Było ciężko mi powiedzieć. No, tak zawsze bracia mówili, że miałem to coś i wierzyli w to, że zostanę tym piłkarzem. Gdzieś tam no, nie udało im się zagrać na takim poziomie, także ale zrobili wszystko, abym ja się na tym poziomie znalazł, także bardzo im za to dziękuję, bo na pewno gdyby nie oni, to mógłbym nie być w tym miejscu, w którym jestem. Czyli rozumiem, że na pierwszy mecz Rakowa, który już wiemy, że odbędzie się z Legią Warszawa, czyli od razu fantastyczny, no, nie mówię o pucharze, ale o lidze, czyli fantastyczny przeciwnik, to możemy spodziewać się tutaj... Myślę, że tak, licznego grona z rodziny, także... Na pewno, jeżeli tylko mają możliwość i nie pracują, to jak najbardziej przyjeżdżają na mecze i myślę, że tak pozostanie. Tutaj rozmawialiśmy o twoich rodzicach, o twoich braciach, a prywatnie dla fanek z Częstochowy to zajęty Marcin jest, wolny? Zajęty, mam narzeczoną, jesteśmy razem 7 lat, także tak to wygląda. To już po ptokach. Także już po ptokach, dokładnie. Okej, okay. Czyli tutaj też Marcin ma poukładane życie. A tak jak w samochodzie jechaliśmy i rozmawialiśmy troszeczkę o tobie i o tym, jak będziesz ty wyglądał w Rakowie, jak ty widzisz w ogóle cały ten projekt. I mówiłeś o tym, że poza tym, że grasz na wielu, wielu, wielu pozycjach, to z trenerem miałeś okazję już rozmawiać i on cię widzi na tej dyszce, a argumentował ci to czymś, czy skąd taka decyzja? Myślę, że też ta rozmowa z trenerem mnie przekonała do tego, aby tutaj do Rakowa przyjść. Miałem tam jeszcze parę różnych ofert, ale po rozmowie z trenerem już też zrozumiałem, że warto tutaj przyjść i spróbować, także tak, trener mówił, że widzi mnie na tej dziesiątce, ma na mnie jakiś tam ustalony plan i no myślę, że też to mnie do tego przekonało, także no mam nadzieję, że ja zrobię wszystko, żeby tak było. Podobało mi się to, co powiedziałeś o tym, że miałeś jakieś tam kilka propozycji, ja czytałem nagłówki gazet, pół ligi walczy nie, o Marcina to, Cebulę. To wiadomo, że też to trzeba sobie tak wziąć gdzieś tam w połowie, także no było parę opcji, no ale też nie ma tutaj co się oszukiwać, no pół ligi to już jest przesada. Okej, okay, mamy kolejne pytanie od naszych kibiców. Kibic Jakub pyta się, jakie indywidualne cele stawiasz przed sobą, przed tym nadchodzącym sezonem? No, powiem szczerze, że przychodząc tutaj to na początku na pewno pierwsza ósemka. To jest gdzieś taki cel, który mi się wydaje, że klub sobie stawia, a później no to co będzie, no to wiadomo, że to już wszystko kwestia nasza i tego też do końca nie wiem. Tak naprawdę też dopiero będę w drużynie, także dopiero będę się z tym oswajał, także późniejsze cele to jeszcze gdzieś tam na to pytanie nie za bardzo mogę odpowiedzieć. Okej, okay, a indywidualnie ty jako Marcin, co chciałbyś osiągnąć w Rakowie Częstochowa? Na pewno chciałbym na początku, tak jak tam wcześniej rozmawialiśmy, no, że te liczby są, a tych meczów jest sporo, ale niestety z tymi liczbami jest trochę gorzej. Także na pewno chciałbym te liczby poprawić i wiadomo, że wtedy też będę mega, mega pomagał drużynie i myślę, że to jest najważniejsze. Czyli tak, rozmawiamy o tych indywidualnych celach. Ty już wyprzedziłeś pytanie tutaj pana Grzegorza. Czy myślisz, że Raków w tym sezonie znajdzie się w górnej ósemce? Wiadomo, że tej ósemki jako takiej nie będzie, no, bo jest ta reforma, ale wiemy o czym mówimy, że tak. Będziemy w tej górnej połowie. O proszę, tu bardzo osobiste pytanie. Panie Wojak, musi pan sprecyzować, który tatuaż, bo ja widzę na prawej ręce i tu jest młody piłkarz z piłką. Tak, tak? Dokładnie. Tutaj bo pytanie brzmi, co masz na tatuażu? No tutaj mam małego chłopczyka. Akurat z narzeczoną sobie taki tatuaż zrobiliśmy. Narzeczona ma
Ma dziewczynkę. A też z piłką? Nie, nie, nie. Nie, wiadomo, że akurat bez piłki, to gdzieś sobie takie zrobiliśmy razem. Okej, okay, a na drugiej ręce? Tygrys. Tutaj jest tygrys, tutaj jest wilk. Okej, okay, czyli jesteś groźny i trzeba uważać na dokładnie. Siebie. Czy tylko ta ręka, a tak generalnie to w porządku chłopcie? Nie, no jak najbardziej. Wydaje mi się, że jestem w porządku gościem i mam nadzieję, że tak pozostanie. Mamy kolejne pytanie i pytanie bardzo trudne. Jak myślisz, kiedy wyjdziesz w pierwszej jedenastce Rakowa Częstochowa? Zrobię wszystko, abym wyszedł już w pierwszym meczu, ale to wiadomo, że to nie będzie łatwe, no trzeba się też zaklimatyzować w tej drużynie i poznać chłopaków, także no mój cel jest taki, żeby to był pierwszy mecz, no ale jak będzie, no to ciężko powiedzieć. A właśnie, nie boisz się tej zmiany, bo no, nie mówimy teraz już o Staszowie, o twojej pierwszej drużynie, bo całą karierę, nazwijmy to seniorską, spędziłeś w Koronie Kielce i to jest tak naprawdę twój pierwszy inny klub. Nie boisz się tego? Czy na pewno jest to jakaś dla mnie niewiadoma, tak jak mówisz, no jest to moja pierwsza zmiana. Inne miasto, inny klub, także no ciężko mi też na to pytanie odpowiedzieć, no bo to też jest moja dopiero taka pierwsza sytuacja. No ale mam nadzieję, że już też mam tak trochę tych meczów rozegranych w lidze, też już dorosłem w tej piłce, także myślę, że sobie z tym poradzę. Czy znałeś do tej pory jakiegoś z graczy Rakowa? Tak, na kadrze poznałem Patryka Kuna i Musielika. Mhm. Okej, okay. I który z nich jest lepszy? Oj, ciężko powiedzieć. No, pomidor. Pomidor, nie, no jak najbardziej, no to widać już chyba, widać to było w meczach, że we dwóch robią mega robotę. Też to są dwie różne pozycje, także no ciężko mi powiedzieć, który jest z nich lepszy. Tu w sumie możemy tak powiedzieć, że inaczej zadać trochę to pytanie, bo patrząc na twoją pozycję, to gdzieś pewnie będziesz też rywalizował między innymi z Patrykiem Kunem, bo też jesteś alternatywą na boku pomocy. To kto jest lepszy? Marcin Cebula czy Patryk Kun? No to proste pytanie. Ja, on, ja. Znaczy, no tak, nie chciałem tutaj mówić, że ja jestem lepszy, czy Patryk. Też dawno razem nie graliśmy, także no naprawdę, no nie będę odpowiadał, czy to ja, czy powiem po czasie, jak okay. Potrenujemy razem, to też będzie mi łatwiej na to pytanie odpowiedzieć. Okej, okay, to idziemy w takim razie dalej. Bardzo wielu kibiców interesuje twój numer na plecach, z jakim wybiegniesz w Rakowie Częstochowa. Zastanawiałeś się już? Dostałeś jakieś tak, tak. No właśnie dostałem już zapytanie, z jakim numerem chciałbym zagrać, także to będzie 77. Z czymś związany jest nie, ten numer? Nie, teraz w Koronie grałem z 7, tutaj ten numer jest zajęty, także dlatego w sumie wybrałem 77. To tak wielu piłkarzy robi, bo ja tak kojarzę z tego światowego topu Arkadiusz Milik, 9, potem 99. Tak jak mówię, nie ma to takiego znaczenia, po prostu polubiłem ten numer, grałem z nim w Koronie i tak jak mówię, tutaj był zajęty, także wybrałem 27. Wielu piłkarzy przywiązuje dużą wagę do tego, z jakim numerem będzie grało. Ta pierwsza 7 w Koronie Kielce, ona się z czegoś wzięła, czy... Bo to często są różne historie. Nieraz jest tak, chłopie, jesteś młody, dostajesz ten numer, bo jest wolny. Nie, pierwszym moim numerem w Koronie była 18. Też to, tak szczerze powiem, nie miało już większego znaczenia. Nie przywiązuję większej wagi do tego, ogólnie do numerów, ale wybrałem tą 7. Kierownik do mnie podszedł, powiedział, że ten numer się zwolnił, także od razu go wybrałem i tak pozostało. Mamy tutaj pytanie od kibica Piotra. Jak widzisz swoje szanse w rywalizacji z Igorem Sapałą? Igor Sapała gra u nas w środku, trochę może bardziej cofnięty, no ale mimo wszystko gdzieś tam może się wydaje zdarzyć. Wydaje mi się, że to tak do końca nie będzie. Że moja, razem możecie. Że bardziej grać. Wydaje mi się, że tak. To gdzieś jest, bardziej bym powiedział, jako 6. Ja gdzieś jestem, wydaje mi się, trochę wyżej, ale mam nadzieję, że będzie tak, że będziemy występowali razem i będziemy się dobrze dogadywać. Kolejne pytanie od pana Piotra. Jaki piłkarz Rakowa najbardziej imponuje ci umiejętnościami? Powiem szczerze, w ostatnich meczach mega zwróciłem uwagę na Tijanicia. Naprawdę, lubię taki styl, lubię gdy piłkarz bierze piłkę na siebie, gdzieś tam drybluje i myślę, że to jest taki piłkarz, którym też chciałbym grać. I to jest też ciekawe, bo Dawid gra właśnie wyżej, często gra na twojej pozycji, gdzieś tam takiego podwieszonego napastnika, czy właśnie klasyczną 10, czyli tu możecie walczyć ze sobą o to miejsce. Tak może być, ale naprawdę, podoba mi się jego styl. I tak może być, że będziemy rywalizowali o tą jedną pozycję. Kolejne pytanie, proste od Michała. Jaki masz pseudonim?
Czy masz w ogóle? Nie jest zbyt ciężki i cebul. Cebul. Dokładnie. Ale nie, ty nie jesteś przypadkiem tym DJ-em, nie. Wszystkie hity. Nie, to nie wzięło się od tego. Po prostu tak raczej, no, wiadomo, z nazwiska. Często tak jest, że się skraca jakoś te nazwiska, ale powiedz mi, wróćmy jeszcze troszeczkę do początków twojej kariery. Wiem, że tak skaczemy, ale też mamy z tymi pytaniami. Jakiego masz idola z dzieciństwa? Czy był ktoś taki, kto ci imponował, na kim się wzorowałeś? Znaczy, no, dla mnie najlepszym piłkarzem na świecie jest Leo Messi. O, i z tobą mogę rozmawiać w takim wypadku tutaj. Tak, Barcelona jak najbardziej, ale dla mnie to jest najlepszy piłkarz świata. To, co robi z piłką, to jest... Też dyszka. Wiadomo, że to na innym poziomie. No, tak naprawdę, no, mega, mega się to ogląda. Tak naprawdę mam tak z tym klubem, że nawet jeżeli leci mecz, nie wiem, powiedzmy City United, a Barcelona gra, powiedzmy, z Granadą, to ja i tak obejrzę Barcelonę. Okay. Ja, że takim jestem fanem tego klubu i tak, to jest Messi, zdecydowanie. Ja z tobą się w takim wypadku nie będę kłócił, zgodzę się. Dogadamy się. Tak. A powiem ci, że wielu piłkarzy Rakowa, albo inaczej, wielu gości tego programu przy kawie o Rakowie, właśnie tak w opozycji, w kontrze stoi do nas, bo kibice Realu Madryt, także mogą być tarcia drobne. Także tak, no, ale myślę, że się dogadamy. Dogadamy. Jak wspominasz grę w Koronie z Felicio Brown Forbesem, bo chyba się spotkaliście tam. Tak, byliśmy. Nie, no, jak najbardziej dobrze tą grę wspominam. Fajnie się dogadawaliśmy w szatni, także myślę, że tak, że też to przeniesiemy tutaj w Rakowie. Felicio jest mega, mega dobrym zawodnikiem, też to pokazywał w Koronie i pokazuje to w Rakowie, także myślę, że się będziemy dogadywali na boisku i w szatni. No to nasz najlepszy strzelec, jeżeli się nie mylę, on ciągnął tą grę. Zresztą ustalił taką ładną bramką ten wynik w ostatnim meczu z Wisłą Płock. Myślę, że tu pewnie Felicio, jak go zaprosimy kiedyś, a może nawet teraz ogląda nasz program, będzie liczył gdzieś na te twoje podania, bo napastnik, jak wiadomo, bez linii pomocy to niewiele może zdziałać. Znaczy, no wiadomo, że tak. Dla napastnika gdzieś tam te plecy, linia pomocy jest mega ważna. No, na to napastnik liczy, żeby dostawał te piłki prostopadłe i będę próbował to robić na pewno. Już rozmawialiśmy o twojej pozycji, rozmawialiśmy o tym, kto był, czy kto jest może nadal twoim idolem z dzieciństwa. Ale powiedz mi, czy pamiętasz najlepszy i najgorszy mecz w swojej karierze? Czy miałeś taki moment, gdzie, nie wiem, powiedzmy, trochę się załamałeś, no, zastanawiałeś akurat się... Akurat przyznam, że w tym meczu nie miałem szansy zagrać, ale był to, był to mecz z Arką Gdynia na wyjeździe, półfinał Pucharu Polski. Mhm. Niestety trener Gino na ten mecz mnie nie zabrał. Do tej pory nie za bardzo nie rozumiem dlaczego, muszę przyznać, ale tak, trzeba uszanować tę decyzję. I to niestety, no, w pierwszym meczu wygraliśmy z Arką 2-1, a w drugim przegraliśmy 1-0 i odpadliśmy. Wiem, co by to znaczyło dla klubu, dla kibiców, jaki to był mega, mega ważny moment, także mi się wydaje, że to jest taki najgorszy moment w karierze w Koronie. A powiedz mi, jako piłkarz, jak sobie radzisz z porażkami, bo no, wiadomo, że nie ma takich, którzy nawet Leo Messi nie wygrał wszystkiego w swoim życiu, no nie? I to jest taki chleb powszedni dla zawodnika. Masz jakiś specjalny rytuał, z kimś rozmawiasz, ktoś ci pomaga. Mam na myśli takie trudne momenty, no nie wiem, nie wyjdzie ci mecz, to też się może zdarzyć. Czy nie mam takich żadnych rytuałów. W sumie wracam do domu, nic się takiego tam gdzieś, wiadomo, że analizuję sobie to. Mhm. To jak to wyglądało w meczu i chcę, aby tych błędów, które gdzieś tam w tym meczu zrobiłem, nie popełniać w następnym. Na pewno Ola jest tym czynnikiem, który, że tak mogę powiedzieć, który jest, że gdzieś tam mnie uspokoi i powie fajne jakieś słowo, które mi po prostu pomoże. Okej. Okay. Ola, to rozumiem, narzeczona. Dokładnie. To witamy pani Olu, jeżeli pani będzie nas oglądała, to pozdrawiamy serdecznie. Idola znamy. Jak wyglądały twoje początki? Tata zaciągnął cię na boisko? Czy... Mówimy o tym moim rodzinnym... Całkiem wracamy, wiesz, już mały totalnie, Marcin, tak? I ta pierwszy kontakt z piłką. Czy to było tak, że ty już się z tą piłką, powiedzmy, urodziłeś w tej kołysce? Skoro starsi bracia już pewnie gdzieś ciężko kopali. Ciężko mi powiedzieć, jak to tak do końca wyglądało, ale no, pamiętam te...
te wcześniejsze lata, no to było tak, że wracałem ze szkoły i brałem piłkę, wychodziłem tak naprawdę, jak braci gdzieś nie było, to brałem piłkę i kopałem sobie o płot, gdzieś tam kiwałem się i tak to się wszystko zaczęło. No później, tak jak już wcześniej mówiłem, gdzieś tam zaczęła się ta droga w Pogoni. A z Koroną było to tak, że gdzieś tam zobaczyliśmy z braćmi i z tatą, że są testy organizowane do Korony. I pomyśleliśmy, że w sumie warto spróbować. Tata mnie tam zadzwonił, zapytał, czy się mogę pojawić. Trener akurat to był trener Wilman. Już coś tam o mnie słyszał, kojarzył mnie, także jak najbardziej mówił, że się mogę zjawić i tak się to wszystko potoczyło. Ale to powiedz mi, bo teraz dopiero to do mnie dotarło, bo powiedziałeś, że brat gra w Staszowie. Drugi brat gra w Pogoni Staszów? Znaczy teraz grał? Znaczy grali we dwóch, tak. To okay. W Pogoni Staszów. Tata też grał? Grał też. Ja zdarzyło wam się w czwórkę? Nie. Tam też bracia są starsi i oni, ja już tak naprawdę byłem w Koronie, tam w Kielcach już 12 lat tak naprawdę, no. Poszedłem do gimnazjum. Także nie mieliśmy takiej okazji, żeby gdzieś razem się... będzie jakiś taki benefis czy coś? No myślę, że ciężko, bardziej już teraz rodzina, praca, a piłka to już tak bardziej odchodzi na dalszy plan, ale wiadomo, że zawsze to lubił robić, także dlatego sobie gra. No, myślę, że takie rzeczy, wiesz, ta miłość do piłki nożnej to nigdy nie przemija, no nie? No nie, jest takie proste, żeby o tym zapomnieć, także dlatego jeszcze sobie tam gra w klasie A i... To jest prawdziwy futbol, tak wiele osób mówi, no nie? Że to klasyczna Serie A, tam jest pasja, bo to jeżdżenie na tyłkach, może umiejętności specjalnych tak, grille, tam nie ma, ale... grille po meczyku, rybka, wiadomo, jak to wygląda. To prawda. Mamy pytanie od kibica Dawida. Jakbyś miał określić, co jest twoim największym atutem boiskowym? Twoja najlepsza cecha na boisku? Wydaje mi się, że dribbling, branie tej gry na siebie i ta gra jeden na jeden. Lubię to robić i wydaje mi się, że to może być to. A jak wygląda u ciebie sytuacja ze stałymi fragmentami gry? Bo często jest tak, że wiesz, no, jesteśmy przy twoim idolu, Leo Messi, tak, Dyszka. Też lubi kiwać się, lubi ten, no, ale przy okazji czasem uderzy coś z tej lewej nogi i wpadnie. Jak to u ciebie wygląda? Znaczy, powiem szczerze, że nie miałem okazji w Koronie gdzieś tam tych rzutów wolnych uderzać, raczej stałe fragmenty, rzut rożny, rzut wolny z bocznej strefy, to jak najbardziej, ale rzut wolny bezpośredni na bramkę, no nie było mi to dane, że tak powiem. Rozumiem. Mamy takie dwuczęściowe pytanie. Pierwsza część, czy grałeś kiedyś w Football Managera? Albo może dalej grasz? Oj nie. Znaczy no takie, jeszcze pamiętam chyba Football Manager 2005 to był chyba rok. O kurde, to było dawno ale temu. Ale to tak mówię, to był mój ostatni Football Manager po prostu, okay. A tak teraz nie. Teraz raczej FIFA i Call of Duty zdecydowanie na ten moment. No proszę, nie wiem czy wiesz, ale nasz właściciel ma sekcję, jest też jakby sponsorem sekcji e-sportowej, to może tam byś też tak mógł czasem coś postrzelać. Jeżeli nie pójdzie dobrze w piłce, także... Nie, no to tak nie mówimy, no to jest... Nie, że to oczywiście. W piłce na pewno pójdzie dobrze, ale nie wiem, wakacje, jakieś dłuższe, przerwa zimowa, to tam gdzieś wspomożesz. No, jak najbardziej, jeżeli tylko bym dał radę, to... A skąd ta miłość do strzelanek? Czy powiem szczerze, że od zawsze... Tam jeszcze w wcześniejszych latach gdzieś tam ten Counter-Strike, później Battlefield, Call of Duty, to wszystko to, co wychodziło, to lubiłem sobie przechodzić kampanię. Właśnie Ola też nawet zawsze mówiła, żebym sobie kupił, bo też nawet lubiła siedzieć i oglądać, jak ja w to gram. Także Para idealna, także fajnie, że sobie też razem tak spędzaliśmy czas. Ja grałem większość, wiadomo, no bo gdzieś tam Ola aż tak nie umie. Ale tak, no tak to się wszystko... Czyli rozumiem, że ja bardziej z Olą mogę zagrać w takim wypadku, bo ja nigdy w życiu na... Mówimy o PlayStation. W życiu nie ten, ja tylko FIFA i to też raczej tak... Tak. No, taki poziom początkujący, to jestem w stanie zlać każdego, no. Jeżeli mówimy o przeciwniku komputerowym, to ciekaw jestem, jakby wyglądały takie starcie twoje, powiedzmy, z jakimiś zawodnikami z Rakowa. Zresztą zgrupowanie przed nami, tak, to jest myślę, że dobry moment, żeby się w takich sprawach sprawdzić. PlayStation już spakowane, także na pewno będzie taka możliwość. Okej, okay, a powiedz mi, jak spędziłeś ten urlop, bo to w sumie dziwny sezon był. No tak. Krótko, niewiele tego czasu było, żeby odpocząć, żeby gdzieś się zregenerować. W sumie dzisiaj już jesteś u nas.
To jak to wyglądało? Udało wam się gdzieś wyskoczyć? Znaczy, no, byliśmy odpocząć, tak naprawdę tylko 3 dni, 4 dni u, w Chojnicach u naszego przyjaciela Kamila Sylwestrzaka i u jego rodzinki, także tam też no, tak naprawdę to z nim tam spędziliśmy sobie ten okres, odpoczęliśmy i tak naprawdę 25 mojego brata były ściny, ślub, także musiałem być na miejscu i tak to wyglądało. Czy po tym ślubie też musiałeś pewnie chwilę też odpocząć, nie? No wiadomo, że śluby to... No, pomidor, że tak powiem. Pomidor. Jakiej muzyki słuchasz? Hip-hop. Okej. Okay. Mhm. A masz jakiś ulubionych artystów, nie wiem, płytę? Małach. Okej. Okay. Do mnie może głównie raczej do kibiców, bo ja nie słucham hip-hopu. Ogólnie nie. Tak naprawdę nie mam gdzieś tam jakoś tam top ulubionego... Różne. Małach, Paluch, teraz też fajna, 3 lata temu powstała, kolega, z którym grałem w juniorach, też taką sobie utworzyli swoją tak, nazywa się Niewnikaj, także też... Okay. też nie wnikam. Tak, dokładnie. Także, znaczy można wnikać właśnie, warto sobie sprawdzić i myślę, że no tak to... Tak to jest. Okej, okay. I to jest tak, że muzyka gdzieś tam cię relaksuje, pozwala ci się przed tym meczem skoncentrować, bo często jest taki, to widać w telewizji, czy my pracujący gdzieś tam, powiedzmy na stadionie, to widzimy, że zawodnicy przyjeżdżają na murawę, przyjeżdżają na stadion, wychodzą na murawę, często właśnie słuchawki. To jest ten moment, kiedy słuchasz tej muzyki, żeby się skoncentrować? Znaczy, no tak, akurat to też jest taki moment, w którym te słuchawki gdzieś tam zawsze są przy mnie i przed tym meczem sobie gdzieś tam założę i puszczę tą moją taką, powiedzmy, ulubioną piosenkę. I masz taką która jedną? Która mnie zrelaksuje. Znaczy, nie mam takiej jednej, mam gdzieś tam są te piosenki różne, zależy też od dnia, od nastroju, wiadomo. Jasne. Jak to wszystko wygląda i to wtedy myślę, że tak. To... Nie wiesz, bo ty nie obraź się na mnie, ale to takie jest moje zadanie, żeby ciebie wymęczyć, wypytać, tak żebyśmy... No, po to tutaj jesteśmy. Dokładnie, tak. Jak najlepiej ciebie poznali, żeby kibice już wiedzieli, przychodząc na ten pierwszy mecz, że Marcin to jest Marcin, że lubi to, tak tym jest. Się interesuje i że jak ktoś coś powie nie tak, to zastrzeli w Call of Duty. Dokładnie. I tylko w Call of Duty. Tak. No, to myślę, tyle. W życiu tak to raczej nie jestem do tego stworzony. To dobrze, to kolejne moje pytanie do ciebie to tak obserwując ten Raków Częstochowa w tym sezonie, który minął po tych meczach, które wyście z Koroną zagrali z Rakowem Częstochowa. Czy masz jakieś przemyślenia i czy coś byś zmienił w grze naszego zespołu? Albo co może się zmienić dzięki temu, że ty przyszedłeś do tej drużyny? Znaczy nie, tutaj nie jestem... Nie jesteś jeszcze trenerem? Nie jestem trenerem i na pewno nie jestem tutaj od zmieniania czegoś. Trener ma taką wizję i jak najbardziej mi się ona podoba, że to jest robione od dłuższego czasu. I wpajane to piłkarzem, także jest to na pewno fajne. Co się może zmienić? Kurczę, no tak jak mówię, no ja będę chciał wprowadzić ten mój dryg do ofensywy i mam nadzieję, że to się może zmienić na lepsze. Okej, powiedz mi, bo porozmawialiśmy o meczach w Ekstraklasie, wiemy jakie muzyki słuchasz, ale wróćmy jeszcze do tej przygody z kadrą. Pamiętasz jakiś szczególny mecz bo to było przed eliminacjami ten turniej, prawda? W kategorii U21. Pamiętasz jakiś szczególny moment? Pamiętasz, nie wiem, jak dostałeś powołanie? Jakie uczucia temu towarzyszyły? Znaczy, no tak, wiadomo, było to pierwsze powołanie do kadry na zgrupowanie, to powiedzmy, że na początku trochę może zdziwienie, że to padło na mnie. Gdzieś tam czułem się, że mogę tam na tą kadrę pojechać, ale nie spodziewałem się, że to może być tak szybko. Ale fajnie, że się udało, a taki mecz, który mi tak siedzi w głowie, był mecz z Niemcami. Okay. Który wygraliśmy 3-2 i taki akurat też za tamtych czasów takie pamiętne, teraz miałem takie pamiętne, mam takie nawet zdjęcie i takie spięcie z dachu, który teraz wiadomo jest w Borussii. Także no, gdzieś tam się przewinęliśmy, no ale wiadomo, jego kariera się troszkę potoczyła inaczej niż moja, ale wiadomo, ale fajnie było. Wiesz, i ty i on gracie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w fajnych drużynach i myślę, że projekty ciekawe i jeden i drugi, a Raków powiem ci, że ma ambicje duże, więc kto wie, czy gdzieś tam jeszcze się nie spotkacie. Byłoby fajnie, mam nadzieję, że
że gdzieś tam te europejskie puchary w Rakowie będą i ja zrobię wszystko, żeby pomóc drużynie, aby tak było. No właśnie, a jesteśmy przy tych marzeniach. Powiedziałeś, że dalej marzysz o tym, żeby zadebiutować w tej seniorskiej reprezentacji czy w kadrze A, bo tak mówimy na reprezentację. A masz jeszcze jakieś marzenia związane ze sportem albo nie tylko ze sportem? Znaczy, takie też mam jeszcze swoje marzenie, jeżeli chodzi o piłkę, żeby zagrać w La Lidze. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, to tutaj Barcelona i to wszystko, także, ale ta liga mi się najbardziej podoba i mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane w niej zagrać. To też jest takie w sumie niespotykane, bo polski piłkarz raczej nie jest piłkarzem, oczywiście ja mówię o stereotypach, tak? Ale że no, raczej nie wiem, patrzymy na ligę niemiecką, może na włoską, może na angielską, a ten kierunek hiszpański nie jest taki oczywisty. Nawet jeżeli chodzi o porównanie tego, jak my gramy, no my gramy bardziej fizycznie, tak siłowo, taktycznie, a no niekoniecznie gdzieś tam jakieś kiwki, nie kiwki, takie zabawy z piłką. No tak, no też można spojrzeć, że bardzo mało zawodników trafia do ligi hiszpańskiej, ale no tak jak mówię, to jest gdzieś takie moje marzenie, ja najbardziej lubię ten styl, tą grę i o tym marzę, żeby tam trafić. Okej, okay, tam też przy okazji, nie ukrywajmy, pogoda też fajna, nie przeszkadzają ci upały mecze. Nie, także myślę, że z tym by nie było problemu, także można by było jedno z drugim. Mamy kolejne pytania od kibiców. Dlaczego Raków, a nie inny zespół w Ekstraklasie? Możliwe, że kibic nie oglądał nas od początku, więc jeszcze raz możesz o tym powiedzieć. Co zadecydowało, że właśnie jesteś tutaj dzisiaj ze mną, a nie z jakimś innym i nie udzielasz podobnego wywiadu w jakimś innym klubie? Tak, no właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że rozmowa z trenerem na pewno mnie do tego przekonała. Tak jak już mówiłem wcześniej, że trener powiedział, jaką ma na mnie wizję, na jakiej pozycji mnie widzi, co zrobić, abym się stał tym lepszym zawodnikiem i myślę, że to mnie przekonało do tego, aby tutaj trafić. A powiedz mi, a rozmawiałeś z jakimiś zawodnikami odnośnie Rakowa? Robiłeś taki research gdzieś tam wśród swoich znajomych? No bo mówiłeś, że znasz Sebę Musiolika czy Patryka Kuna. Nie, gdzieś tam nie zagłębiałem się w to, znaczy z tutejszymi zawodnikami nie rozmawiałem, jak to teraz wygląda. Wszyscy tam ci, którzy byli wcześniej, mówili, że to jest bardzo, bardzo profesjonalny klub z dużymi aspiracjami na to właśnie, tak jak rozmawialiśmy też wcześniej, żeby być w tej powiedzmy pierwszej ósemce i walczyć o te europejskie puchary, także na pewno to mnie też do tego przekonało, aby tutaj trafić. Okej, okay, a miałeś już okazję poznać troszeczkę Częstochowę, bo to daleko nie jest z Kielc. No tak, nie, no półtorej godzinki samochodem, także nie jest daleko, ale nie, dzisiaj jestem po raz pierwszy w Częstochowie. Naprawdę? Tak. Okej, okay, to jeszcze trochę przed tobą, bo my tutaj mamy takich kilka ciekawych pytań, więc będę musiał cię na pewno, takich standardowych pytań, które pojawiają się praktycznie w każdym odcinku, więc na pewno będę musiał cię jeszcze kiedyś zaprosić, ale powiedz mi, wiesz co to jest zrywka? Nie. To jest taki test na częstochowianina. To nie, jest nie po śląsku mówiąc epka. Nic mi to chyba nie mówi. No, taka torebka w sklepie. Także tak, jak wyślesz Ole kiedyś na zakupy, czy sam będziesz chciał, to pamiętaj, żeby znaczy, powiedzieć, że poproszę jeżeli zrywkę. Już teraz powiedzieć o co chodzi, to tak by coś się przewinęło. No nie, gdzieś tam tak. Coś... się przewinęło. Coś świta, ale wróćmy do twojej kariery, do piłki, no bo w sumie to tak naprawdę jest w tym wszystkim najważniejsze. Czy coś już dzisiaj cię zaskoczyło może w Rakowie Częstochowa? Bo jeszcze chyba nie miałeś okazji rozmawiać z piłkarzami ani uczestniczyć w treningu, dopiero to cię czeka tak, jutro. Tak, dopiero jutro. Tak naprawdę, no, że tak powiem, nie za dużo, bo tak jak sam wspominałeś, to wszystko trwało naprawdę bardzo szybko, tak wszystko trwało 20 minut. Tak. Że tak powiem, wpadłem do klubu, podpisaliśmy kontrakt i od razu musieliśmy wyjeżdżać, także no, myślę, że wszystko się zacznie od jutra i będą same pozytywy. To ja też tak też na to liczę i jestem ciekaw, jak będą wyglądały te twoje pierwsze treningi, bo to jest chyba fajne, co takie, czujesz pewnie taką ekscytację, że coś się zmienia. Trochę inne tak, wyzwania. Właśnie powiem szczerze, że sam czułem już po sobie, że te 12 lat w koronie, wiadomo, wszystko fajnie, ale czułem po sobie, że już potrzebuję tej zmiany. Niestety w takich okolicznościach się to stało jak spadek, ale to nie miało w sumie większego znaczenia, bo nawet gdybyśmy się utrzymali w lidze, to i tak chciałem już
już po prostu zmienić to otoczenie. I właśnie mam nadzieję, że dlatego też się stanę lepszym zawodnikiem i w tym mi pomoże Raków. A to jest takie, mam ciekawe pytanie do ciebie. Gdybyś mógł wziąć kogoś z Korony Kielce do Rakowa, mam na myśli jakiegoś piłkarza, to kogo byś polecił? Kuba Żubrowski. Powiem czyli szczerze. Tak? Mhm. Znaczy, no, jest się naprawdę paru. Jeżeli mówimy o jednym, to no, powiem. No tak, no jednym, no ciężko przekopywać no, całą drużynę, no nie. Nie. Tak jak na od razu pierwsza moja myśl, to byłby to Kuba. Okej. Okay. A wracając jeszcze do tego, jak wyglądała twoja kariera, to czy możesz powiedzieć, czy masz za sobą już najlepszy swój mecz? Znaczy, czy jeszcze taki jest przed tobą? Znaczy myślę, że albo na inaczej, pewno... jaki mecz właśnie który taki, zapamiętałem, powiedzmy. Tak, i taki twój, że czułeś, kurde, powiedziałeś sobie, Marcin, zagrałeś świetny mecz. Czy to był, tak jak też to mi przychodzi na pierwszą mecz, to był mecz z Górnikiem Zabrze. Wygraliśmy ten mecz 4-1, wtedy dwa razy asytowałem, raz strzeliłem, ale jeżeli ogólnie chodzi o całość mecz, to po prostu po tym meczu byłem mega zadowolony z tego, co zrobiłem, jak pomogłem drużynie. I myślę, że no, to był ten mecz. A jakbyś mógł spróbował przynajmniej tak, no nie wiem, znaleźć odpowiedź na pytanie, co powoduje, czy co sprawia, że właśnie jest tak często, że zawodnik potrafi zagrać super mecz, a potem coś nie wychodzi. To jest gdzieś wina przeciwnika, nie wiem, nastawienia. Nie, no wydaje mi się, że akurat, przyznam się, że ja miałem takie zawsze problemy, że wszyscy mówili, że jestem mega, mega talentem, że w treningu wszystko super, a jednak na boisku to było takie wszystko w kratkę. 30 minut byłem, później na 15 się chowałem, gdzieś tam tą piłkę straciłem, to od razu się bałem wziąć znowu odpowiedzialność na siebie. Ale to się już, całe szczęście się to już zmieniło, także wygląda to już zupełnie inaczej, ale myślę, że to wszystko siedzi w głowie. Jeżeli ta głowa jest na swoim miejscu, to wygląda to tak, jak to powinno po prostu wyglądać. A to był jakiś trener, który zmienił gdzieś w tobie to, czy pomógł ci rozwinąć się piłkarsko? Powiem szczerze, że za trenera Dino zrozumiałem, że trzeba po prostu zrobić trochę więcej niż robiłem do tej pory, żeby stać się lepszym zawodnikiem. Gdzieś tam zawsze ze mną taka łatka chodziła, powiedzmy, troszkę lenia. To się też do tego po prostu muszę przyznać, ale trener Dzienno po prostu to we mnie zmienił i teraz jest no, zupełnie inaczej. Ale to znaczy, że nie wiem, że musiałeś zostać dłużej po treningu, czy nie wiem, poćwiczyć nad jakimiś konkretnymi aspektami, czy... Nie, nawet powiem szczerze, że samo to, co się działo w treningu, to już mi dużo pomogło. Trener Dzienno był takim akurat trenerem też, który wyciskał z nas po prostu maksa i myślę, że to mi mega pomogło. Okej, okay. Mamy kolejne pytanie od pana Piotra. Znowu jakby wracamy troszeczkę do tego, jakbyś mógł określić, kto twoim zdaniem może w Rakowie Częstochowa, nie wiem, taki top 3 zawodników, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, o te umiejętności. No, wiem, że to jest trudne, bo nie ze wszystkimi grałeś, nie każdy mógł się zaprezentować, ale twoim zdaniem trójka najlepszych piłkarzy Rakowa Częstochowa. No, już wiemy, że ty, Janisz, bo to wcześniej powiedziałeś, ale tu mamy już bardziej rozbudowane pytanie o trójkę, nie o jednego. Znaczy, no, właśnie tak powiedziałem akurat właśnie o Janiczu, ale ciężko mi też na to pytanie odpowiedzieć. No. Na to pytanie było mi łatwiej odpowiedzieć, gdybym już jakiś czas też potrenował z chłopakami i więcej o nich po prostu wiedział. Tam możemy obiecać panu Piotrowi, że kiedyś odpowiem mu na to pytanie, no, może tak, myślę, po zgrupowaniu. Tak by było, nawet po zgrupowaniu, żebym wiedział więcej. Ja też nie chcę teraz, no tak jak wiadomo, jest paru, jest naprawdę, mógłbym wymienić cały naskę, która wygląda. No jasne, że... Tak to wygląda, także no, ciężko mi na to pytanie po prostu odpowiedzieć. To tak, ja może trochę za ciebie, a może ty się ze mną zgodzisz, a może nie, ale powiem ci, że Raków Częstochowa jest taką drużyną, gdzie jest tak, że nieważne jaki zawodnik gra, to ta gra wygląda dobrze, że wiesz, że tu nie ma jednej gwiazdy, Tylko ten skład jest właśnie tak bardzo fajnie budowany, no nie? Że ci zawodnicy, nie wiem, wchodzą z ławki i oni faktycznie dają tą jakość, no nie? No to, że na pewno to jest fajne, że też ci zawodnicy, którzy akurat w tym momencie są na ławce, to wchodzą i pokazują to, że też na ten skład zasługują. Także to myślę, że mega, mega pomaga
I to jest fajne. Pomalutku kończy się nam czas, ale na koniec mam już takie trudne pytanie. Czy słyszałeś coś o trenerze Marku Papszunie? Czy, nie wiem, pytałeś się w środowisku, jak się pracuje z tym szkoleniowcem? Jak, czy w ogóle nastawiasz się na to i czy to ma dla ciebie znaczenie? Znaczy, no, z tego, co gdzieś tam się orientowałem, to tak naprawdę większość mówiła, że jest mega, mega wymagający. Ale myślę, że to jest akurat fajne i ja wiem, że jest mi to bardzo potrzebne. Mhm. Także dlatego też liczę na to, że trener mi po prostu pomoże się rozwinąć jeszcze bardziej i na to liczę. Ja też lubię, jak mój przełożony jest wymagający, bo to tak, jak czasami są takie dni, gdzie ciężko jest samemu zmotywować. Tak, dokładnie, także jest potrzebna ta osoba, trzeba wstać rano i być gotowym do pracy i na to jestem po prostu przygotowany. Szanowni Państwo, 45 minut, tak jak obiecaliśmy, z małą obsługą, także kończymy troszeczkę później. Marcin Cebula, nowy piłkarz Rakowa Częstochowa, numer 77. 77 bramek i asyst w przyszłym sezonie. Tak mi powiedział przed programem, więc my też tak sobie tutaj powiemy. Ale mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Marcin, ja Ci naprawdę bardzo dziękuję. No i co? Do zobaczenia. Widzimy się najpierw na meczu z Sandecją, a potem z Legią. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.